2022 rok to był rok przede wszystkim wojny w Ukrainie i tego, z czym musieliśmy się mierzyć, z zadaniami, które naprawdę, no, o których samorząd nigdy nie zastanawiał się, nie myślał, ale poradziliśmy sobie wspólnie z radnymi, z urzędnikami, z mieszkańcami, przeszliśmy przez to naprawdę w dobry sposób. Cieszy mnie to wotum zaufania Rady Miasta, dlatego że to jest bardzo budujące do dalszej pracy. Wiele rzeczy się oczywiście nie udało, czy te rzeczy, te inwestycje idą zbyt wolno, czy na wiele rzeczy się denerwujemy, ale cały czas staram się poprawiać, by być lepszym. W mojej recenzji raportu o stanie miasta wybrzmiało wiele rzeczy, co do których mam pewne wątpliwości i chciałabym usłyszeć jakby odpowiedzi na nie. Brakuje mi danych odnośnie strefy ekonomicznej w Gorzowie. Jaki jest stosunek kosztów, jakie my ponosimy jako miasto w stosunku do korzyści, jakie z niego czerpiemy, czyli wpływów z podatków, kosztów, mówię o drogach, o komunikacji miejskiej i tak dalej. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która wybrzmiewa tutaj praktycznie w każdej wypowiedzi, to są żłobki. Żłobki, przedszkola, dobra edukacja, bo nie oszukujmy się, z mniej więcej 1400 maturzystów 1000 wyjeżdża. Żeby wrócili po studiach, muszą mieć fajną ofertę społeczną, dobre miejsca dla właśnie na żłobki, dobre miejsca do spędzania czasu, możliwość rozwoju też i możliwość też uzyskania dobrze płatnego miejsca pracy. Raport o stanie miasta jest dokumentem, który jak fotografię pokazuje nasze miasto, ale często przez pryzmat liczb. Natomiast my też zwracamy uwagę na problemy, chociażby w obszarze inwestycji. Kwestia ich planowania, ich realizacji, różnego rodzaju opóźnień. Mamy ich bardzo dużo i bardzo dobrze, ale chcielibyśmy, żeby one były wykonywane sprawniej i efektywniej, bo tego też oczekują mieszkańcy. Mówimy też o polityce społecznej. Dużo działań dla seniorów w ostatnich latach, ale uważamy, że powinniśmy jeszcze więcej robić dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w obszarze zdrowia psychicznego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To są takie kluczowe elementy, na które zwracamy uwagę. Oczywiście w przypadku głosowania zarówno nad wotum nieufności, nad absolutorium dajemy tutaj prezydentowi szansę. Będziemy głosować za, ale mamy cały czas i będziemy nasze argumenty, nasze uwagi formułować po to, żeby jeszcze lepiej nasze miasto mogło pracować, funkcjonować, bo każdy głos w dyskusji, każda uwaga według nas merytoryczna, a takie składamy, jest cenna, ważna dla rozwoju naszego miasta. 2022 rok to czas rozwoju i pozyskiwania dużych środków zewnętrznych, myślę, że rekordowych, czyli złote czasy dla miasta, duża sprawność prezydenta pozyskiwania środków zarówno z Urzędu Marszałkowskiego, jak i z rządu. Podstawy do dużego rozwoju gospodarczego, więc ciężko jest przy deficycie 42 milionów w tamtym roku i 30% w stosunku do dochodów zadłużenia miasta, które nie jest duże w porównaniu do innych, zagłosować przeciwko, więc będziemy głosować za. Myślę, że na tle innych miast stawia czoła, pozyskując te olbrzymie środki na inwestycje. Właściwie tak jak radni mówią, każde co 500 metrów jest rozkopane, więc ja zawsze mówię, zapraszam do Gorzowa za 2 lata, Gorzów będzie piękny.